przychodzimy tutaj każdego roku o tej samej porze, aby oddać hołd poległym żołnierzom walczącym przeciw hitlerowskim najeźdźcom. Wyzwalając Okręg Sieradzki w styczniu 1945 roku poległo 839 żołnierzy Armii Radzieckiej. Przychodzimy tutaj, aby oddać hołd żołnierzom polskim, którzy we wrześniu 1939 roku bronili naszej niepodległości. Żołnierze 35. i 1. Pułku Strzelców Konieckich, 15. Pułku Wilków Dęblina, Legii Akademickiej 28. Dywizji Warszawy, żołnierzom pochowanych obok na cmentarzu parafialnym. Żołnierzom, którzy na linii obrony rzeki Warty zginęło ponad 800. Ofensywa styczniowa w 1945 roku wojsk radzieckich i polskich to przedsięwzięcie o niespotykanej skali. Ponad 25 tysięcy żołnierzy spoczywa w 470 miejscach na terenie kraju. Spoczywają zesłańcy, którzy przebyli setki kilometrów na Syberii, aby dostać się do Wojska Polskiego i przyszli jako żołnierze w mundurach polskich, walczących o wolną ojczyznę i za nią oddali życie. Nasza wspólna walka z Armią Radziecką przeciwko wojskom hitlerowskim nie zmienia faktów historii, nie zmienia wkroczenia wojsk Armii Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 roku. Byliśmy wówczas wrogami. Staliśmy się sojusznikami wojennymi po agresji Niemiec na Związek Radziecki. Razem walczyliśmy na ziemiach polskich, razem ginęliśmy od kul niemieckich i często razem byli chowani. Młode pokolenia powinny znać historię swojej ojczyzny, ale nie można je uczyć nienawiści, pogardy i podtrzymywania złych stosunków zaistniałych w przeszłości. Szanujmy groby poległych żołnierzy. Niech prochy ich spoczywają w pokoju.